Dzisiaj przed wszystkimi świętymi i przed wspomnieniem naszych zmarłych, przed tym momentem, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich, w Ewangelii Kościół daje nam tą historię o Zacheuszu, którą możemy doskonale pamiętać z niedzieli Światowych Dni Młodzieży, ponieważ ona również wtedy wybrzmiała w homilii papieża Franciszka, kiedy papież mówił o tym, że Zacheusz miał do pokonania trzy przeszkody. Niski wzrost, swój wstyd i wreszcie szemranie tłumu, który nie mógł przeboleć, że Jezus zatrzymuje się przy kimś takim jak Zacheusz. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj, zatrzymując się chwilę przy tej Ewangelii, pomyśleli o czymś innym, że Zacheusz wielokrotnie, mając doświadczenie niskiego wzrostu, swoje życie traktował jako podróż w górę, jako wspinanie się. Myślę, że nie zaczynał jako zwierzchnik celników i to też była jakaś jego kariera, że w końcu udało mu się takim zwierzchnikiem celników zostać. To było jakieś jego wspinanie się. Ale to wspinanie się z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Zacheusz wchodzi na drzewo, aby zobaczyć Jezusa, pokazuje każdemu z nas, jakie wspinanie ma naprawdę sens. Znaczy, jaki podejmowany wysiłek, aby spróbować być wyżej, mieć szerszą perspektywę w naszym mniemaniu, jaki wysiłek ma sens, bo każdy z nas gdzieś się wspina w swoim życiu i każdy z nas może się do tego nie zawsze chce przyznać, ale próbuje być bardziej wyżej niż niżej. I można powiedzieć, że dzisiaj Jezus pokazuje Zacheuszowi, że jedyny sens wspinania się wyżej to jest to, aby zajść głębiej. To znaczy, że ta dzisiejsza podróż Zacheusza wyżej to jest podróż do jego wnętrza. Po raz pierwszy Zacheusz, wspinając się, zaczyna schodzić w głąb. W głąb tego, kim jest, w głąb swoich pragnień, w głąb swoich oczekiwań i w głąb tego spotkania, które naprawdę pozwoli mu odkryć całe bogactwo, jakie w Zacheuszu jest ukryte. Bogactwo, którego nikt się nie spodziewał i chyba nawet on sam, ponieważ kiedy wchodzi na drzewo, naprawdę nie ma wielkich pragnień, on po prostu chce zobaczyć Jezusa. Ale rozpoczynając tą podróż w głąb, jak się później okaże, odkrywa, że ten, którego chciał zobaczyć, zna go. I zna go od dawna. To jest przepiękna Ewangelia o tym, że naprawdę podróżą w górę, podróżą wzwyż, jest tylko ta podróż, która pozwoli nam odkryć, że Bóg nas zna, że Bóg mnie zna po imieniu. Bo wtedy Zacheusz z Jezusem ma odwagę wrócić do siebie, wrócić do swojego życia. To te słowa Jezusa, dzisiaj chcę się zatrzymać w Twoim domu, zejdź prędko. I to dopowiedzenie, że Zacheusz wrócił rozradowany, zszedł rozradowany i pobiegł rozradowany do swojego domu, to doskonale pokazuje, że wreszcie ktoś dał Zacheuszowi klucz do jego życia. I jest jeszcze jeden element piękny tej dzisiejszej Ewangelii, właśnie, że to jest, że ta jego podróż na to drzewo, to jego wspinanie się jest wreszcie podróżą do jego wnętrza, to, że wreszcie Zacheusz przy Jezusie może stanąć w prawdzie o sobie i może powiedzieć: jestem złodziejem, bo to oznacza, że jeśli kogoś skrzywdziłem, oddam poczwórnie. Oddać poczwórnie był zobowiązany ten, który mu udowodniono, że coś ukradł. Zacheusz po raz pierwszy czuje się wolnym człowiekiem. I moglibyśmy powiedzieć, że taka podróż w górę, takie nasze wspinanie, wysiłki mają sens, które prowadzą nas do wnętrza, które pozwalają nam uczynić jakąś podróż do wnętrza. Jeśli nie, to prędzej czy później okaże się, że szkoda było na to czasu i naszego wysiłku, a pokazuje to nasza wolność. Jeśli ja po tym wspinaniu się, po tej próbie bycia wyżej, staję się bardziej wolnym człowiekiem, to znaczy się, że to wspinanie ma sens, ale jeśli okazuje się, że jestem bardziej przez coś zniewolony, czymś ogarnięty, to może się okazać, że wspinamy się nie tam, gdzie trzeba. I dzisiaj, kiedy zatrzymujemy się przy grobach naszych bliskich, albo pójdziemy na groby naszych bliskich, to chyba jest dobre pytanie dla każdego z nas, gdzie się wdrapujemy i po co się wspinamy.